Gratuluję przede wszystkim dobrego występu. Co powiesz o walce? Można powiedzieć, było tak jak sobie założyłem. Spokojnie zacząć. Ewentualnie, jeżeli trafię, skończyć przed czasem. No tak się zdarzyło, że tak się skończyło, że trafiłem, nie dokończyłem, czyli walka była na pewnym dystansie, ale kontrolowałem praktycznie każdą rundę. Jestem zadowolony. Mam nadzieję, że niedługo będę boksował na pewno jakieś lepsze pasy. Nie widać było żadnych braków kondycyjnych u Ciebie, spokojnie przytrzymałeś 12 rund. Tak, boksowałem, swój styl przede wszystkim narzuciłem. On tam na początku chciał, praktycznie można powiedzieć, dwie rundy odpoczywał, żeby zebrać się na jakąś tam rundę, powiedzmy jedną i żeby mnie tam przytrafić silniej. Praktycznie liczył na ten cios, bo widać było po nim, że po muskulaturze, że dysponuje mocnym uderzeniem, ale udało się. Nie dałem się trafić, walkę wygrałem na pół. Jeszcze ze czasów amatorskich, we wrocławskiej gwardii często biłeś się z defensywy, teraz jesteś atakującym bardziej bokserem. Znaczy, no nie zawsze tak jest. To jest troszeczkę atakowałem, troszeczkę się broniłem. No ja Cię pamiętam szczególnie z podróżów z Aleksem Kuziemskim. Tak, no ale to wszystko zależy od przeciwnika, bo jeden przeciwnik jest taki, że trzeba się bronić, drugim trzeba atakować. To nie jest, każda walka praktycznie jest inna, nie ma takich walk takich samych. A szczerze mówiąc, mi się bardziej podobasz jako defensywny bokser, który kontruje niż ten, który atakuje. Myślałem, że też, no bo ja cały życie boksowałem w defensywie, to czyli jakieś tam zostało, nie? Jakaś wiedza, jakieś umiejętności, także mówię, no na pewno lepiej wychodzi bronienie jak atakowanie się, ale na tym pracujemy, no trzeba w boksie zawodowym trzeba się zmusić przede wszystkim do ataku. Tydzień temu bardzo przeciętny w sumie Włoch, Christian Scannavia, zdobył tytuł mistrza Europy. Według mnie bardzo przeciętny bokser. Uważam, że miał być z nim szansę. Co ty o tym sądzisz? O tym będzie decydował promotor, menadżer. Ale widzisz swoje szanse z takimi bokserami typu pokroju właśnie Scannavia, Gogia? Wydaje mi się, że tak, no z każdym zawodnikiem można wygrać. W tej chwili kategoria superśrednia nieoczekiwanie stała się jedną z mocniejszych. Do niedawna była w ogóle, to była posucha, teraz Butę, Kazagi, Kessler. Ja jestem zawodnikiem, który boksuje w wadze superśredniej, ale warunki fizyczne nie mam odpowiednich, ale ja ważę bardzo mało, praktycznie wagi nie robię, także mi się wydaje, że w przyszłości jednak staniemy na tej wadze średniej, czyli 72 kg 600. Czy jesteś w stanie to zrobić? Oczywiście. Ja już teraz ważyłem 75 kg, czyli jeszcze te 2 kg 400 to nie byłoby żadnego problemu. Dziękuję.